Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. Mamy wiosnę, ale wszystko na pola porobione sprawdziłem, także śpimy do następnej pory roku i mamy lato. Mamy lato. Przespałem się w swoim domu. Ja spałem w przypadkowym domu tam na polach moich. Idziemy zobaczyć nasze pola, jak wyglądają. Najpierw, albo nie, najpierw to ja tutaj zmienię zarządzanie, bo potrzebujemy teraz tak wydobycie i chata zielarska. Nie ta, ta. Ta ma ustawione tutaj jakieś rzeczy. Musimy pozmieniać oczywiście. Niszek, cekoria. Dobra, to jedną wyłączymy HT z tych rzeczy. I ustawimy sobie jagody. Niech zbierają tutaj oczywiście na zgniliznę. Na 100%. Jagód będzie bardzo dużo, także niech zbierają. A tą drugą HT ustawimy sobie na nowe rzeczy, które możemy zbierać w tym roku. Ile ja mam tych kwiatków w ogóle? Jest tu magazyn gdzieś tutaj. Muszę zerknąć, bo nie wiem, czy to zbierać dalej, czy może na coś inne przestawić. Gdzie są te kwiatki w ogóle? Tutaj? Nie, tutaj. Ło, kurde, mamy tego od cholery. Dobra, to tego nie zbieramy. Wydobycie, chata zielarska. Dobra, to zmieniamy. Teraz tak. Oset. Czy teraz oset jest? Jest. Dobra, to damy oset sobie, bo ostu nie mam. 10%. Lulek. Tak samo. 10%. Wilcza jagoda. Mleczej to nie. To nie. To nie i to nie. To nie. To nie. Tylko tyle? Dzisiaj? No to damy więcej. 20%. No i resztę na jagody tak samo. Dobra. Idziemy zerknąć na pola. Sadzonki muszę dokupić w tym sezonie, dosadzić jeszcze, bo tam mi brakło na dosadów. Ocieplałem domy w międzyczasie, jeszcze nie wszystkie, no ale już praktycznie wszystkie. Pasieka mi się odblokowała, trzeba by postawić owce, pasiekę. I to będzie wszystko na razie. Dobra, te sady, żebym tutaj porobił, dostawiłem dwa sady jeszcze, no i pola, tam jest owies, tu jest len, pszenica, no i warzywka, no i warzywka, elegancko, dobra. Ogrodzenia jeszcze muszę podorabiać, tylko nie wiem, nie mam desek przy sobie, nie wziąłem. Dobra. Zobaczmy teraz tak. Nie to, może zadania. Mamy tak. Zadanie w Ostoi.
Piastowi dokończyć zadanie i tylko to mamy. O, i u nas jakiś człowiek ma zadanie. Pójdziemy zobaczyć, co on tam potrzebuje. Możemy skoczyć do tej ostoi, do Piastowi i oddać te zadania. Porobimy te zadania i będzie już spokój. Ty chcesz zadania. How are you? Czym mogę ci pomóc, dziewczynko? Mam ochotę na coś słodkiego. To może zjedz placek albo tartę, albo... nie, są pyszne, ale nie mam na to ochoty. Chcę spróbować czegoś nowego. Słyszałam, że Domazyr sprzedaje miód lawendowy na rynku w Piastowi. Chętnie bym go skosztowała. Brzmi smakowicie. Może powinienem sam pójść i go kupić. To idź sobie kup. Dobra. Wspaniale, to możesz też kupić mi przy okazji. Jasne, kupienie więcej miodu nie będzie problemem. Take care. Dobra, nie będę ją brał ze sobą, bo już ona będzie zazdrosna. Dobra, przebiegniemy się do tego, kurde, naszego woźnicy. Szkoda, że nie można u siebie ustawić takiego woźnicy, tylko latać trzeba. Powinna być taka możliwość według mnie. Stawiłbym sobie i bym sobie mógł wtedy latać. Tak to zmuszeni jesteśmy biegać, albo no chyba, że ktoś ma wioskę blisko jakiejś innej wioski. Albo biegać, albo jeździć konno. Konia też muszę sobie kupić właśnie. O, obóz opuszczony. Szkoda, że się nie podświetlają przedmioty, które tu mają. Piwo żytnie. Jakieś solone mięso. Dawno bandytów nie widziałem. Już tyle, czym tu przejeździł. Przelatał. I nie spotkałem żadnego obozu bandytów. Dopiero teraz pierwszy opuszczony mi się trafił. A jemu za gorąco jest chyba. Dobra, to zdejmij ten. Jak to się zdejmuje? Dobra. Trochę już chłodnie, nie? Oh, it's you again. Dawaj do Piastowi najpierw. Dobra. Idziemy kupić najpierw ten miód może. Miód lawendowy. Gdzie to jest? A to nie tutaj. Ale tutaj mamy kupić gdzieś na rynku. Tylko kto sprzedaje takie rzeczy? Tu jeszcze nikogo nie ma. Co ty masz? Dobra, przylazły te. How can I help you? Masz takie coś jak miód lawendowy? Miód pitny? Nie ma czegoś takiego. Price is so low, you don't take care. How can I help you? A ty? Pasze dla zwierząt to sobie wezmę. Bo chyba u mnie brakuje. O, ma sadzonki, dobra, dawaj wszystkie sadzonki.
My wares, see you around. Dobra, ty nie masz. No kto może mieć takie? Wish you were better. Hello. Masz takie coś jak... Miódlo wędowe ma. Dawaj wszystko. Only the best product. Good luck. Dobra, mamy miódlo wędowe. Polecimy do tej ostoi, bo mamy zadanie tutaj to. Nie, tutaj jeszcze mamy z tym Lubosem pogadać, kurde. Pogadamy z Lubosem. Gdzie ten grzbiet jest? Obiecałem Delvanowi, że odprowadzę cię na miejsce spotkania. Mamy trochę towarów do odzyskania. A to misja jakaś. Skończmy z tym. Będziemy musieli sprawdzić, ile jest tam zasobów i obmyślić plan, aby niezauważalnie przenieść się za mury. Może powinien zostać, a ja się zajmę spotkaniem. No dobra, pójdźmy tam, zobaczymy, co to jest za zadanie. I'm roasting out here. Tym młotkiem powinien dostać w pałę. Co się z tobą dzieje? Przed chwilą wydawałeś się bardziej chętny. Nie czuję się dobrze, boli mi głowa. Kaszel mnie wykańcza. Wracam do swojej chaty. Nie chcę spłoszyć niczego przemytniczego wybawcy. To miejsce jest już przed nami. Dobrze, przynajmniej niczego nie zepsuję. Spadaj. Nie ma mowy, żebym w to uwierzył. Boisz się jak dziecko. Uciekaj, tchórzu. Dobra, damy to. The heat is unbearable. Spadaj na drzewo. Dobra, weźmiemy sobie kuszę, bo nie wiadomo, co nas tu czeka. O kurde, bandyci. No, chciałem bandytów, to mam bandytów. O, już nie stoję jak słupy soli. It is unbearable. Dobra, jest ci gorąco, ja wiem, ale teraz to wiesz, tutaj jest co innego do roboty. Tam jeszcze jest kusznik czy łucznik. Dawaj tą włócznię też. O, ty dziadu, ty. Trafi mnie. Kurde, nie trafiłem go. On mnie zabije. Ja pierniczę. Czy ja mam jakąś miksturę? Mam. Co za dziadyga. Ale mi przypierniczył. No nie wierzę, odbiła się od skały. Co za oszustwo. Dobra.
co za oszustwo. I co? Co mam tu znaleźć? Znajdź oczekiwane zapasy. Gliniany kubek. Siedem mąki, miód pitny, jakaś mąka znowu. Dobra, poszukamy, co tu możemy. Mąka. Przestań marudzić. Dobra, teraz tutaj może zobaczymy. Narzuta. O, to będzie dla naszej małżonki. Mikstura trzeźwości. Kontrabanda. To 50 monet. Czy coś tu jeszcze jest? Oprócz strzał. Nic tu nie widzę już za bardzo. O, dobra, jeszcze ta chata tutaj. Już nic nie ma. Dobra, idziemy na górę. Idziemy na górę. Porzucone zapasy. Zaginione towary. Przyjrzyj się bliżej pojemnikom. Zastanawia się, czy jest to ładunek, który Derwan chciał przemycić do miasta, ale paczki, beczki i kosze są wypełnione cuchnącymi resztkami jedzenia zamiast przydatnymi towarami. Bandyci musieli używać ich do wyrzucenia zmarnowanego jedzenia i innych śmieci. Jednak jeden przedmiot, który wydaje się być zmiętym kawałkiem pergaminu, przyciąga twoją uwagę. Brudny kawałek to w rzeczywistości lista zapasów, głównie narzędzi kowalskich i metali, ale także nasion, suszonego mięsa i wielu innych przedmiotów. Lista jest długa, z pewnością dostawa musiała być znacznie większa niż ten mały stos pojemników rozrzuconych w zniszczonym wiatraku. Włóż listę do kieszeni. Bandyci musieli sprzedać towar lub wykorzystać go w innych celów. Należy o tym poinformować kwatermistrza. Dobra, my tu sobie jeszcze pozbieramy mikstury. Jakieś strzały. Pałka, beczka. Dobra, chyba wszystko tutaj już. Ale jęczysz, zaraz mnie szlak trafi z tobą. Co to są? Na boso będzie latał. Coś wypiłem. I mi jest chłodniej. Na bosaka będzie zasuwał. Dobra, tu już wszystko chyba zebrałem. Nie wiem, czy coś nie pominąłem. No, ale zobaczymy. Wracamy do tego kwatermistrza. Nie wiem, do tej ostoi jeszcze by pasowało zajrzeć. Kudle.
Na oset nie nadepnij. Hej! Hej! Gdzie jestem? Jak poszła wymiana? W miejscu spotkania pojawili się bandyci, a wszystkie towary zniknęły. To niemożliwe. Wielu rzemieślników liczyło na dostawę. To druzgocąca wiadomość. Byłem pewien, że nikt nie wie o tym miejscu spotkania. Gdzie jest Lubos? Po drodze prawie pobrudził sobie spodnie. Chłopak zawrócił i pobiegł do domu. Nosił monety dla pośrednika. Przynajmniej nie wypadły w brudne ręce bandytów, ale to i tak niewielka pociecha w porównaniu z tym, że nasz ukradziono. Z monet niczego nie wytworzymy. Może chłopak miał coś z tym wspólnego? Mógłbym zadać ci to samo pytanie. Wątpię, byś była tak głupi, aby spiskować za moimi plecami i kłamać mi prosto w twarz. Ale nie wykluczam żadnej opcji. Daj mi chwilę do namysłu. W międzyczasie udaj się do kowala. Poinformuj go, że dostawa narzędzi i surowców do kucia znacznie się opóźni. Z niecierpliwością czekał na materiały do pracy. Dobra. Kowal. Panie Kowal, gdzieś pan jest tam? Kurde, znowu utknąłem. Przeskoczysz to? Ty... Przynoszę dwie wieści oderwane. Obiecane towary, w tym akcesoria kowalskie, zostały skradzione. Co przez to rozumiesz? Nakazano nam je odzyskać w wybranym miejscu spotkania, ale napotkaliśmy tylko bandytów i puste pojemniki. Dziwne rzeczy opowiadasz. Rynek Piastowi został w ostatnim czasie zalany nowymi towarami. Są zgodne z tymi, które obiecał nam nasz kwatermistrz. Jesteś pewien? Bez cienia wątpliwości. Spodziewałem się jednak, że dostanę je osobiście, zamiast walczyć o swoją część na głównym placu. Straciłem więcej monet, niż miałem zamiar, ale przynajmniej mógłbym wreszcie zabrać się do pracy. Ktoś handluje z bandytami tuż pod waszym nosem. Jeśli to jedyny sposób, to dlaczego nie? Nastały ciężkie czasy. Byłem pewien, że dostawa odbyła się pod okiem Derwana. Jego uczeń kręcił się tego dnia po magazynie. Lubos będzie miał wiele do wyjaśnienia. Derwan się starzeje, nie radzi sobie ze swoim uczniem i po raz pierwszy przypływ zasobów wymknął mu się spod kontroli. Nie wygląda to obiecująco. Dziękuję za spostrzeżenia. Znowu do Derwana, no nie. O, co się tam dzieje u nas w wiosce? Czegoś brakuje już. Gdzie on jest, ten kurde? Towary są już w mieście, zostały rozprowadzone, zanim udaliśmy się na miejsce spotkania. Jak to możliwe? Tylko ty i Lubos wiedzieliście o spotkaniu. Cóż, to twoja odpowiedź. Lubos, kolejne pytanie dotyczy tego, dlaczego wprowadził mnie wprost w ręce bandytów. Bo dałem mu monety kilka dni wcześniej. Musiał zawrzeć umowę wcześniej sam. Oszukał mnie, zdradził. Nie zapominaj, że próbował mnie zabić. Z biegiem czasu stałem się osobą bardzo tolerancyjną i wyrozumiałą, ale nie zmieniło to podstawowych zasad, którymi się kieruję. Nigdy nie zniosłem zdrajców. Denerwują mnie. Widziałem kilka okropnych zbrodni podczas służby w mojej bandzie, ale najbardziej zniechęcającą i potępianą z nich wszystkich była zdrada stanu. Nareszcie zaczynasz mówić z sensem. Nie dam mu z tej satysfakcji z wyprowadzeniem z równowagi. Chodź ze mną, muszę zobaczyć magazyn na własne oczy. To obok mojego domu, do cholery. Prowadź. Idziemy. Lubos, jestem zaskoczony, że tu będę potrzebował wyjaśnień natychmiast. Co masz na myśli, kwatermistrzu? Wszystko jest pod kontrolą. Dowiedziałem się, że partia towarów dotarła do miasta wcześniej niż oczekiwano. Ty za tym stoisz. Oczywiście tak. O ile mi wiadomo, każdy z przedmiotów bezpiecznie dotarł do naszego magazynu. Poradziłem sobie z tym wszystkim sam. Zostały one również przeoczone przez kasztelana i rozdane ludziom za odpowiednią cenę. Wszystko działo się za moimi plecami. Niczego nie zostało powiadomione. To zdrada własnego pana. Ups, nadepnąłem coś tam. Zamierzałeś dać je tylko garstce mieszkańców miasta. Czy to nie jest oszustwo? Dałem szansę im na bycia wszystkim zainteresowanym. Mogę być lepszym kwatermistrzem, niż się wydaje. Nie miałeś nawet czasu nadzorować własnego czeladnika, mistrzu. Mam nadzieję, że nasz król będzie panował najdłużej, ale zazwyczaj ci najlepsi żyją krótko.
Znam potrzeby moich ludzi lepiej niż ktokolwiek inny w tym mieście. Zaniedbał. Jak zdecydować, kto jest najbardziej potrzebujący, kto nie? Czy wystarczy uśmiech, wdzięczność od osoby w potrzebie, czy też przyjmujesz dalsze przysługi od swoich sąsiadów? Zawsze jestem otwarty na wysłuchanie każdego, ale nie mogę być we wszystkich miejscach naraz. Dlatego potrzebuję czeladnika. To takie proste. Chłopiec na wysyłki. To wszystko, co mogłeś zaoferować. Oczekiwałem, że nauczy się tu, jak walczyć, przetrwać i przewodzić, a nie niańczyć farmerów. Nigdy tego nie sugerowałeś, chłopcze. Nigdy nie zadałeś sobie trudu, by powiedzieć, co czujesz i czego ode mnie oczekujesz. Przypominasz mi swojego ojca. Też był psotnikiem, ale znał wartość tego, czym są lojalność i braterstwo. Jeśli tak bardzo ci na nim zależało, dlaczego pozwoliłeś mu umrzeć? Wysłałeś go na pewną śmierć. Nic nie wiesz o tym, jak zginął. Tak, nasza zasadzka była ryzykowna, ale straty nieuniknione. Ale wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że to wyrok śmierci dla nas wszystkich, a twój ojciec przeszedłby ze mną przez każdy ogień. Jergus wyszeptał mi swoje ostatnie życzenie przed śmiercią. Poprosił mnie, abym zaopiekował się jego synem, jeśli będzie potrzebował pomocy. Czy on naprawdę to powiedział? Zrobiłem, co do mnie należało i przysięgę uważam za spełnioną. Od teraz pracuję sam. Możesz iść, chłopcze. Czekaj, cholera. Wygląda na to, że przeżyłeś spotkanie z bandytami. Wygląda na to, że wróciłeś do pełni sił, ale straciłeś pracę. Tak, nic mi nie jest, ale ty to imponujące. W końcu jesteś kimś więcej niż tylko rolnikiem i łowcą. Ostatni raz uszło ci na sucho. Co teraz? Tego jeszcze nie wiem. Przybyłem tutaj, aby dowiedzieć się czegokolwiek o życiu wojskowym. Tylko dzięki Derwanowi mógłbym to poznać, ale on się ze mną nie chciał niczym dzielić. Nie szanuję tego człowieka. Myślałem, że bada mnie tymi wszystkimi nudnymi zadaniami. Odwzajemniłem przysługę i przetestowałem jego cierpliwość, mając nadzieję, że zobaczę trochę doświadczonego, niebezpiecznego wojownika. Życie na szlaku nauczyło cię, że o wszystko trzeba walczyć. Nie każdy z aspekt życia jest bitwą. Myślę, że kontrolowanie własnych uczuć jest jedną z podstawowych żołnierza. Derwan jest tego dobrym przykładem. To świetna lekcja dla ciebie. Dobra, damy. Zawsze mnie to denerwowało. Nigdy nie wiadomo, co może ukrywać pod swoim stoickim wyglądem. Jego cierpliwość jest niemal prowokująca. To sprawia, że zastanawiam się, jak bardzo Derwan i mój ojciec byli do siebie podobni. Czy bezmyślny zabójca wykonujący rozkazy może też mieć jaśniejszą stronę? Myślałem, że to czyni człowieka słabym. Nie rozpamiętuj przeszłości. Wykorzystaj to, czego się tutaj nauczyłeś i idź dalej. W tym zaścianku nie mam już nic do roboty. Może Derwan udzieliłby mi poparcia. W ten sposób jeden z lotów sąsiednich krain mógłby sferbować mnie do swoich oddziałów. Ma szczelność nawet o tym myśleć, ale jeśli pozbędzie się ciebie w ten sposób, to może się zgodzi. Ostatecznie nie jesteś taki zły. Szkoda, że życzyłem ci śmierci. Zakończmy pozytywnym akcentem. Bądź zdrów. Dobra. Jeszcze do Derwana. Rozmawiałem z Lubosem. Zamierzam na dobre opuścić Piastowie. Być może tak będzie lepiej. Zrobiłem to, myślałem, żeby był przydatny, ale nic. Ale nie mogłem zmusić go do pracy wbrew jego woli. On jest przeznaczony do innych rzeczy. Słyszałem, jak mówi, że potrzebuje od ciebie ostatniej przysługi. Chodzi o twoje wsparcie, aby dołączyć do orszaku i walczyć po stronie jednego z sąsiednich lordów. Dlaczego miałbym to zrobić? Pomyśl o tym pod innym kątem. Pozbędziesz się problemu raz na zawsze. Tylko naraziłbym swoją reputację na ryzyko i pogorszył nasze stosunki z sąsiednimi królestwami. To jakby wysłać szczelnie zamkniętą paczkę, a w środku śmierdzącą niespodziankę. Rozważę to. Zostawię cię z tą myślą. Dziękuję. Wasze pomoc i cierpliwość były nie do przecenienia, a ja byłem zaślepiony dotrzymywaniem obietnic, których nie mogłem spełnić. Przepraszam za to. Przeprosiny przyjęte. Bywaj. Dobra. Małe co nieco. To mamy w domu do zrobienia.
A tu w Ostoi jeszcze mamy zadanie jakieś. No i na tej tablicy jeszcze. Dobra, zerknijmy na tablicę. Co tam czytasz, jak i tak nic nie zrobisz? Wełniana tkanina razy 5. Okoń razy 6. Duży wiklinowy kosz razy 5. Nawóz 14. I króliki upolować 9. Dobra. Pojedziemy jeszcze do tej Ostoi, tak? Ostoi te zadanie zobaczyć, co tam jest. Welcome. Dawaj, szybko, chłopcze, 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 chłopcze. Dobra, tutaj jest zadanie. Hello there. Czy mogę w czymś pomóc? Tam są zwłoki. Zwłoki? Czyje zwłoki? Nie wiem czyje, nie zdążyłem przyjrzeć się im bliżej, bo musiałem się trochę uspokoić. Mordercy, tak blisko stoi, a może nawet wśród nas. A może to sprawka jakiegoś dzikiego zwierza, jeśli chcesz, to mogę przyjrzeć się temu ciału. Dobrze, to ja ostrzegę wszystkich, albo lepiej nie. Nie chcę wywołać niepotrzebnej paniki. Ta, niepotrzebna panika jest zdecydowanie czymś, czego wolelibyśmy uniknąć. Gdzie znalazłaś ciało? Przy drodze do naszej wsi, od strony jeziora, niedaleko mostu. Niedługo wrócę. Żywe trupy. Nie to zadanie. No, gdzieś tam. Kurde, tutaj się zaplątałem. Siema. Trup leży na ziemi. Wygląda, jakby woda wróciła go na brzeg. Z drugiej strony jest trochę za daleko, biorąc pod uwagę, że nie jest ani morze, ani rzeźba, ale spokojne jezioro. Z bliska można łatwo dostrzec lekkie ruchy klatki piersiowej i drgający uśmiech w kącikach ust mężczyzny. Potrzebujesz pomocy? Jesteś ranny? Słyszysz mnie? Przestań się wydurniać, przecież widzę, że wyjesz. Nie żyję. Martwi zwykle nie odpowiadają. Cholera, czy mógłbyś udawać, że mnie nie zauważyłeś? O co w tym wszystkim chodzi? Założyłem się z kolegą. Chciałem ustanowić nowy rekord w budowaniu martwego, tak długo jak tylko to możliwe. Powinien być gdzieś w pobliżu i mnie obserwować. Budowanie martwego, nie masz lepszych rzeczy do roboty, na przykład pracy? Chcę być aktorem, występować przed bogatymi ludźmi, może nawet królami. Jasne. Całkiem ambitne z ciebie truchło. Nie każdy potrafi docenić sztukę teatralnego trupiarstwa, ale nadal możesz pomóc mi udoskonalić moje rzemiosło. Czy mógłbyś przynieść mi nóż i butelkę soku wiśniowego? Sok wiśniowy? Tak, na sztuczną krew. Nie ma mowy, zajmij się czymś pożytecznym. Zawsze staram się wspierać niezwykłe talenty. Nie mam miedzianego nożu ani soku wiśniowego. Ale wymyślił. No dobra, ale to dokończymy już te zadanie w następnym odcinku. Wrócę do wioski. Znaczy nie, najpierw do Piastowi. Nie, do wioski. No, kurde blaszka. How is life treating you? Albo do Piastowi. Kupię tutaj ten sok i nóż wiśniowy, tak, miedziany nóż. Przecież mógłbym sobie wytworzyć w domu w sumie. Oni już chyba wszyscy się porozchodzili. Kurde, co jest grane?
Właśnie do tego domu. Drzwi się zablokowały, nie mogę wejść. Ale jaja. Czemu nie mogę wejść? No. Stałaś za drzwiami. Stałaś za drzwiami. A tato ma te... Ta ma mikstury jakieś. Teraz to tu nie znajdę tych. Chyba, że w tawernie wszyscy siedzą. Noż kurde. Derwan. Mam do tkaniny, dobra, dzięki. Only the best products. Good luck. How can I help you? Miedziany nóż potrzebuje, kobietko. Whatever you need, I got it. See you around. Sok wiśniowy jeszcze. Czy ty masz sok wiśniowy? Co? Nie. Take care. Nie ty. Ty. Hail, friend. Sok wiśniowy, kolego, potrzebuje. Can I interest you in some... Goodbye. Nara. No i dobra, mamy to. Greetings. To dobra, wrócimy jeszcze. Do tego trupa. To bym zrobił, to zostanie mi tylko zadanie z tym oddać tej mojej pracowniczce, mieszkańce, no. Dobra, masz tutaj jeden nóż i sok dla pana Marlaka. Dobre, może też powinieneś rozwalić karierę aktorską. Mówię ci, nic nie sprawi, że poczujesz się bardziej żywy niż bycie martwym. Mówisz, a jak tam bicie rekordu? Jestem już blisko, wróć później, a jeśli wygram zakład, dam ci część nagrody. W takim razie powodzenia. Porozmawiaj ze Stoisława. Znalazłem twojego trupa. Jak zbadałeś ciało? Tak, i zapewniam cię, że nikt z twojej wioski nie jest za to odpowiedzialny. Jak możesz być tak pewny, jak przyczyna śmierci? Głupota. Nic, on tylko udaje, że nie żyje. Och, on tylko udaje? Czekaj, co? Dlaczego ktoś miałby udawać trupa? To obłożające, ale mam pomysł. Jaki pomysł? Zemsta. Chcę udawać martwego, to będzie traktowany jak zmarły. Tak czy inaczej, dziękuję. Masz sama piekła. Brzmi groźnie, tylko go nie zabijaj. Do widzenia. Poczekaj do następnej pory roku. No i dobra, i to mamy zadanie zrobione. To on tam będzie do następnej pory roku leżał? To grubo. Maybe my price is... How are you? Dobra. Dobra, ja se wrócę do domu, także kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej.